Słuchajcie, tutaj taką tradycją codzienną jest wykonywany taki właśnie taniec w wodzie. O, to par mi zasłonił. Numer się nazywa Hooligans Turkish, jak piszecie w YouTubie. Tak mi dziewczyny ponoć tutaj, o, Miranda mówiła. Miranda to jest, gdzie palec? Miranda to jest, o, ta dziewczyna, o ta. To jest Miranda i to właśnie taniec się nazywa Hooligans Turkish. A jak widzicie, w wodzie się ludzie bawią. I taki taniec zawsze był wykonywany na koniec aerobiku. To jest coś charakterystycznego dla tego hotelu. Ale fajnie, ludzie się bawią. Naprawdę super. Wymyślili swój układ ludzie. Ogólnie tu jest 5-6 animatorów i oni zawsze organizują wolleyball tak zwany, czyli piłkę nożną, przepraszam, piłkę siatkową, rzutki, aquaerobik, a taki aerobik, codziennie stretching, no i właśnie taki układ taneczny tutaj na koniec aquaerobiku. Codziennie około o 11.30. Duży kaliber przeszedł. O, kolejny animator poszedł, bardzo sympatyczny zresztą. O, widzicie, ludzie się tutaj bawią. Tutaj pan od ratownik akurat siedzi, przygląda się ludziom, żeby nie utopili się. No, ludzie ogólnie są zadowoleni, naprawdę bardzo fajnie się bawią, bardzo fajnie przyjmują różne nacje. Rosjanie, Polacy, Niemcy, Białorusini, Ukrainie. No, i tańczą. O, widzicie, układ jest. Tak jak mówię jeszcze raz, Hooligans Turkish. Trzeba wpisać w YouTubie i tam ponoć ta piosenka wyskoczy. Jak będziecie chcieli, to możecie sami się nauczyć do tego układu. Widzicie, nie jest zbytnio skomplikowany. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Cześć, cześć.